Nazywam się Grzegorz Wiecha, gram w klubie GKS Rudki w lidze okręgowej. Wraz ze mną grają moi trzej synowie. Ja nazywam się Bartosz Wiecha, mam 23 lata, gram na pozycji bocznego pomocnika. Jestem Edwin, mam 21 lat i gram na pozycji bocznego pomocnika. Mam na imię Kacper, mam 20 lat i gram na pozycji środkowy napastnik. Jest to chyba jakiś ewenement, no bo nie spotkaliśmy się nigdy i nie słyszeliśmy o takiej sytuacji. No grali różnie dwóch, trzech braci w drużynie, a że jeszcze do nich dołączył ojciec, no to jest troszkę dziwna i śmieszna sprawa, ale prawdziwa. Na pewno samo to cieszy, że jesteśmy tam wszyscy razem. No. To jest taka chwila, gdzie czuję się dumny. Fajna sprawa jest grać braćmi i ojcem na jednym boisku. Czasem ciężko wybrać, do kogo podać, no ale staram się dogrywać no, do tego, kto jest w najlepszej sytuacji. Najwięcej radości w grze z braćmi i z tatą sprawia mi to, że cieszę się z każdej akcji, którą razem zawiążemy, od początku do końca, która będzie zakończona strzałem, a najlepiej bramką, wiadomo. Miałem półtoroczny epizod w Koronie, w Centralnej Lidze Juniorów. Nauczyłem się tam wiele, ponieważ trenowaliśmy 5 razy w tygodniu, treningi z konkretnymi trenerami z wyższej półki. Nabrałem tam dużo doświadczenia i zwiedziłem pół Polski. Jestem dumna z nich, że grają wszyscy czterej. Staram się być na każdym meczu, jeżeli tylko czas mi to pozwala. Przede wszystkim mają kręgosłup, charyzma, chęć gry, walki. I to począł się od ojca, a skończył się na najmłodszym. Ojciec trzyma tak jak brygadę. Jest to filar naszej drużyny, przede wszystkim czterech zawodników, razem z ojcem. Największe predyspozycje do gry na wyższym poziomie ma Kacper. Jest młodym chłopakiem, ma dobry ciąg na bramkę. Na razie mam 20 lat i liczę na to, że przy odrobinie szczęścia ktoś, kto mną się zainteresuje, może mnie pchnąć gdzieś dalej i mogę coś osiągnąć w piłce nożnej. Drugim bardzo ważnym w naszym zespole jest Bartek, bo Bartek jest bardzo uniwersalny. Grał na środku pomocy, grał defensywnego pomocnika, grał ofensywnego. Każdy ma marzenia, chciałbym, no nie wiem, chociaż spróbować sił w ekstraklasie, żeby zobaczyć, jak to wygląda na najwyższym poziomie. Edwin, bardzo dobra lewa noga, co wiadomo, że zawsze w zespole jest poszukiwany taki zawodnik, bardzo ułożona. No to są tak zwane walczaki, tak? Czyli nie odpuszczają, to są chłopcy, na których zawsze można liczyć, zawsze systematyczni byli. No i to teraz przenieśli na drużynę seniorów. Nie powiem, że chciałbym, żeby tutaj skończyli grę tak na przykład jak ja. Ale gdyby mieli jakąś szansę dostać od losu i spróbować wyższej piłki, byłbym za. Marzeniem by było, żeby doszli jak najwyżej.